Kochani, chciałem na początku was przeprosić, wielu z was, tych nawet, co słuchają, a dzisiaj ich tu nie ma. Zbudowałem w was pewien schemat, pewne zachowanie i ono brzmi aż poza granicę Polski. Jak mamy problem finansowy, to do Norberta, on pomoże. Chciałem was za to przeprosić, bo to ja popełniłem ten błąd. Tylko dlatego, że dzisiaj jestem gotów, żeby to stanąć i wam powiedzieć, dlatego że końcem roku zrobiłem pewien ruch, o którym też złożę tego świadectwo. Tylko muszę je skleić do końca. Nie widziałem tych rzeczy. Miałem jak szmatę na siebie założoną. Przez wiele lat nie modliłem się o swoje finanse, bo były. I nie miałem tego potrzeby. Przy tym powstawało szereg błędów, szereg w ogóle bagna. Mimo, że z wielu z was widziało i pieniądze i wszystko. Nie mam w tym drugiego dna, że mówię przepraszam. Ale zapomniałem o jednej zasadzie, która panuje. Odpowiadałem na wiele waszych potrzeb. W sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy były braki pieniędzy, jakieś wywrótki i tak dalej. Wyciągałem z kieszeni i dawałem, nie pytając. Ale nie pytając pierwsze Jezusa, czy powinienem wyjąć i dać. I wyrósł pewien schemat, który jest cholernie krzywy. Bo aż poza granicę sięgnął, że jak jest problem, to do Norberta. Wiele długów czy pieniędzy, które popożyczałem, podawałem, poumarzałem. Chcę powiedzieć też, że będę przychodził i jeżeli je umorzyłem, zapytam, co zrobiłeś z tymi pieniędzmi. Zapytam, jak je zainwestowałeś, skoro je umorzyłem. Ale przepraszam was, że pozwoliłem na to, żeby coś takiego się wybudowało. Resztę świadectwa złożę w niedługim czasie.